Darek Lukowiec, zwany Luksie Elektryk. Jestem w szoku, ogromnym szoku z tego powodu, co stało się z ostatnim filmem Kompendium Wiedzy dla Inwestora, odcinek numer 16. Po prostu zrobiłem takie oczy jak widzicie i tak mi się kopara otwarła. Jak zobaczyłem liczbę wyświetleń 4 maja, czyli w sobotę. Ku mojemu zdziwieniu niedziela jeszcze bardziej przypieczętowała te wyświetlenia. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, że wszystkie moje filmy będą się tak wyświetlały dobrze. Wiecie, że to jest po prostu najzwyczajniej w świecie dla mnie napęd i paliwo, żeby robić więcej dla Was takich odcinków. Oczywiście zawsze się muszą znaleźć. O, i to jest dobry przykład. Film ledwo co się pojawił i pierwsza łapka nie była w górę, była łapka w dół. Nie wiem, jak to się dzieje, na każdym moim filmie ktoś daje łapkę w dół zaraz na starcie, zanim jeszcze ten film zdąży oglądnąć, to już jest ta łapka w dół. Pozdrawiam, dziękuję, więcej łapek w dół, bardziej się niesie. YouTube oczywiście ma takie algorytmy, także ma to jakiś swój plus. Więcej nie będę Wam opowiadał, widzicie, co tu się dzieje. Następna budowa, tamte jeszcze nie skończyłem, ale musiałem uciekać na tą, bo jutro tutaj tynkarze wchodzą, a jestem jeszcze w krzokach. A muszę im przygotować przynajmniej 2-3 pomieszczenia, żeby mieli tynkarze jutro co robić. Tak jak obiecywałem, do końca tygodnia powinna pojawić się zakończenie realizacji tej, z której już jest filmik, czyli będzie nasz parter. Rozdzielnica raczej będzie dopiero gdzieś, myślę, że lipiec, sierpień, jak dobrze pójdzie, to wszystko zależne jest od tynkarzy i od tego, kiedy zostaną zrobione wylewki. Wracając do tego filmiku, jeszcze ostatniego z Kompendium Wiedzy, odcinku 16, bo padały pytania, czy zrobiłem pomiar uziemienia, rezystancji uziemienia, przepraszam. Zrobię, spokojnie zrobię, nastąpi ten dzień, po prostu nie było czasu, żeby to już zrobić. Ja wiem, że to jest teoretycznie tylko 5 minut, tylko te 5 minut po pierwsze trzeba mieć, a po drugie ten miernik też trzeba ze sobą wziąć. Ja go nie wożę na samochodzie, bo to jest miernik, który nie kosztuje 100 zł. I raczej staram się dbać o takie rzeczy, więc ich po prostu nie wożę, żeby się nie niszczyły. Na ten odcinek to będzie wszystko. W tym tygodniu pojawi się jeszcze jeden na pewno, jak nie dwa. I tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Na razie. Cześć.